Witam już w czwartym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Ogniem-Mieczem. Dzisiaj, podobnie jak w poprzednim odcinku, będziemy wykonywać zadania oraz walczyć z buntownikami, dezerterami, bandytami. No i to w sumie taki plan na dzisiejszy odcinek. Iść do karczmy oczywiście. No ale tu nie ma nikogo ciekawego. No to przejdziemy do komnaty władcy i zobaczymy, co dla nas ma na zadanie pułkownik Aleksander Kazimierz. No nie, dlaczego wy ciągle chcecie, żeby mamy długie odcinki, bo długiem jest tak, że jak nie masz dobrych relacji z kimś, to nie odzyskasz go i będziesz musiał zapłacić jakąś tam część tego długu. Oczywiście, pomogę. Niestety to są zadania. I to jest jego zamek. O Jezus, ale daleko. A ten drugi? Zamek w Łódzku, to już chyba będzie bliżej. No. Zdecydowanie bliżej. No i co, jedziemy, zobaczymy, czy spotkamy jakichś wrogów. Bo chciałbym mieć tak, no dość trochę, chciałbym mieć tego wojska więcej niż 28, znaczy 29. Dlatego nie dołączam jeszcze do Polski, bo to automatycznie wypowiada mi wojny ze Szwecją, Rosją i chyba wojskiem zaporskim, ale nie jestem pewny. Najpierw do karczmy oczywiście idę. Tylko na jednej pikinier. Na rynku to potem ja w ogóle sprawdzam. Do władcy idziemy. Nawet u głowy w zamku, no to jest kurde ciekawe. Dziękuję, pan dolar, weź mą pieczęć jako dowód, tylko otrzymałem. Znowu. Dobra, gdzie jest ten zamek? Zamek w Lidzie. A to naprawdę mamy po drodze. Bo tutaj, odmawiając takiego zadania, ja sobie psuję stosunki z tutaj polską szlachtą, a to może mieć negatywne konsekwencje, jak na przykład Szwedzi zajmą Warszawę. O, idziemy pomóc buntownikami. Bardzo chętnie. Jać. Ale oddziały, patrzcie. No, full wypas te oddziały, no. Zobaczymy, czy to będą ci standardowi polscy buntownicy. Nie, on tam ginie za chwilę. No i wygrał. Nie ma za co, chętnie pomogłem. Czy nie? Tak, byłem, ale pójdę jeszcze raz do władcy dopytać się. A w tym czasie napiję się.
Nie, nie będę odzyskiwał dla was długów. I mieliśmy jechać do zamku w Lidzie. Więc tam sobie będę powoli jechał. O, 21 buntowników. Wszemu jest cena, darze twojej żyzni. To jest coś dla mnie. Będę musiał znowu tych najemników trochę dowerbować. Bo coraz więcej ich pada. Już widzicie, moja armia konna to 5 osób. Wcześniej było tego więcej. Co to, kosynierzy? Nie. To są moje buntowniki standardowe. Oj, stałem. No patrzcie, no co za... No, pięknie zgłosiłem. No i pięknie przebity włócznie na wylot. Jeszcze ktoś dostał? No, nie udało się trafić, ale nie zdają rady. No i super. Trzech rannych tylko. Żadnych ofiar śmiertelnych, więc mi się podoba takie zwycięstwo. Poziom 6. Rozwijamy charyzmę, rozwijamy przywództwo. Broń jednoręczną oczywiście. No ile mogę mieć tych ludzi? 35. No i to już mi się podoba. No i co my tu mamy? Mamy Lublin. Ja tu jest tylko podróżnik, ale w komnacie władcy też nikogo nie ma. Teraz do twierdzy przejść. Ciekawe, czy już król wrócił. O kurde, Warszawa jest oblegana. Czy coś jest? Nie, tylko kawalerzysta. Ale jest władca tego zamku, tej twierdzy właściwie. Bardzo chętnie. Niestety, jak widzicie, teraz się pokomplikowało. Troszkę za wcześnie dołączyłem do króla Kazimierza. Nie bardzo chciałem jeszcze dołączać, ale ostatecznie zgodziłem się na kampanię. No i przez to teraz mam, jak widzicie, stosunki z państwami Królestwo Szwecji, Wojsko Zaborskie minus 40, więc ogólnie fajnie. No i oni mnie teraz będą atakować non stop. Jest król czy nie ma króla? Króla nie ma, a w karczmie ktoś jest? Oj, są mi to ile osób, patrzcie. Inga, ona coś się przyda. Tu jest jeszcze księgarz, podróżnik i najemny pikinier, ale tu już takie mniej ważne wojska.
To jest Ingir, Jezus. Naucz się czytać. Porozmawiaj. Co ty tu masz? Dobrą szablę, lepszą niż moja. Fajne budki. A konie i tak wziąć nie mogę. No i Warszawa jest ładnie oblegana, to muszę przyznać. A gdzie jest król Kazimierz, na tego nie wie nikt. Gdzie jest ta jego wieś? No tutaj, no to myślę, że się będzie gdzieś kręcił. No, czyli nie będzie to łatwe. Widzicie, że dałem się wciągnąć już w grę polityczną. Nie mogę sobie swobodnie jeździć po miastach, niestety. No ale co zrobić? Wybaczcie za to cięcie. Już wjeżdżamy do zamku. I kto to tu jest? Tu jest Hetman Jan Sobieski. Oczywiście pomogę mu. Musimy tych chłopów tylko wyprowadzić z powrotem. No, chłopaki, wracamy. No i jeszcze ten trzeci oddział chłopów. Zaraz ich złapiemy, oni nie chodzą jakoś specjalnie szybko. I no uciekać by chcieli, a robić nie ma komu. Ruszaj, że się... No Jezus! Ruszaj mi się tam z powrotem. Denerwują mi się. No ale niech idą już do swojej wsi. Tam miasta. Whatever. No i tego. No i będziemy kończyć film, myślę. Trochę krótszy niż normalnie, ale taka sytuacja. No, do miasta wracać. No i super, wracają do swojej wsi. Jakieś urozmaicenie od tych ciągłych prostaczwoczek. No już Szwedzi zaczęli atak na Polskę. Już wszyscy ci chłopi chyba wrócili, tak mi się wydaje. Co? Ci tamci uciekli? O kurde. Oj, to ja już nie wiem, czy ich złapię, skoro oni uciekają w kierunku Smoleńska. Nie fajnie. No to chyba będzie fail zadania. Czy ja się mam udać tam do tej twierdzy, jak rozumiem? No i nie udało się zadania wykonać. Dobra, co to za twierdza była? No to za chwilę tam pojedziemy, a właściwie już w następnym odcinku, ale pójdę tylko powiedzieć, że nie wykonałem jego zadania. On chyba tu siedział. No i zobaczymy. I w następnym odcinku pojedziemy do tej twierdzy. Ja się jeszcze przejadę po wojsko. Władcy, ona opierniczy, pewnie, że nam się nie udało, no ale trudno. Roz
rozczarujesz mnie, pan dolar skazał ci przyprowadzić trzy grupy chłopów, trzy, a nie dwie. Sądzę, iż ci, którzy wrócili, zmuszeni będą do zdwojenia wysiłku za siebie i za pozostałe. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie, zapłacę ci tylko za tych, których przyprowadziłeś. Bierz pieniądze i zakończę tę sprawę. Dziękuję bardzo. Trudno, nie udało się, ale myślę, że będzie gorzej. No to ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnij ocenić filmu, zasubskrybować kanału i widzimy się już niedługo. Na razie.